Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie drugi odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 3. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. I kontynuujemy sobie przygodę rozpoczętą odcinek wcześniej. Jesteśmy teraz w obozie buntowników w Redok. No i zobaczymy, co tutaj słychać. Te się nie zmieniają. Z kim tutaj możemy porozmawiać? Jest tutaj... Dobrze ci radzę. To Gelfart? Gelfart, ale tak, no cześć. Się nie pod... Musisz bardzo uważać w tutejszych lasach. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. No dobrze, no to powiedz mi coś o tym miejscu. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redok. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. Albo spotka cię marny los. Rozumiem. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. No powiedz mi coś więcej o buntownikach. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jedynymi wolnymi ludźmi w Myrtanie, którzy nadal występują przeciw orkom. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. Ostatniej nocy jeden z nich podszedł niepokojąco blisko. Gdzie są teraz te orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Dan. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do Redok. No a co w ogóle z ludźmi, którzy pracują dla orków? O, są tacy w ogóle? A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy, ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności, wymierzona przeciw Inosowi, naszemu Bogu. No dobrze, to przybywam z Ardei. Odbiliśmy miasto. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. No dobrze, to odwiedzimy orkowy patrol na farmie. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj, jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. I też zajmę się wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. No i teraz jeszcze pohandlujemy sobie. Pokaż mi swoje towary. To przestań się obijać. Dobrze, no to sprzedajemy wszystko to co zebraliśmy w trzecim odcinku w Ardei. Jasne, czemu nie? Tylko przestań się obijać. Lepiej się nie wtrącę. Jasne, czemu nie? Żartujesz sobie? Może lepiej nie zwalaj tego na jedno. Gdyby to było takie łatwe. Dobrze ci radzę. Dobrze, to na razie tyle, jeśli chodzi o handel. Jeśli on będzie tak i mamy tutaj złota. To nigdy do niczego nie dojdziemy. A, dobrze, handlujemy. Pomyślę. No, mamy już 5000, ponad 5000 sztuk złota. No to nieźle na razie. Może lepiej nie zwalać. Z kim tu jeszcze możemy porozmawiać? Bren.
Brenton. O. Nie wyglądasz na drwala. Wydaje mi się, że twoje miejsce jest w jaskini wśród wojowników. No jak leci, cześć? Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Przestań się obijać. Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. Jasne. Czemu nie? No dobrze, a co dostanę, jeśli zabiję te dziki w waszym obozie? Co dostanę, jeśli zabiję dziki w waszym obozie? Jestem prostym robotnikiem. Nie mam zbyt wiele. Ale jeśli nam pomożesz, dam ci 30 złotych monet. Dobrze, no to okej, zajmę się tymi dzikami, gdzie one są. Zajmę się tymi dzikami. Gdzie są? Wejdź po tych schodach i skręć na wschód do lasu. Rozumiem. Dobra. Może to tu jeszcze jest. Dobrze ci radzę. Jeśli chodzi o to, kto może nam zlecić misję. No Gorn, o cześć. Po prostu przestań kombinować. Dobra. Lepiej się nie wtrąca, nie dojdziemy. Zejdźmy może na dół, zobaczyć. Żartujesz sobie? Zobaczyć sobie ten obóz tej jaskini. Tutaj mamy jakiegoś maga. Sebastian, no cześć. Co? Ach tak, ja jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci służyć? Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu w Redok alchemikiem. No, ale masz szatę maga ognia, no. Opowiedz mi o alchemii. A. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się. Bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia Redok podstawowych usług w tym zakresie. Nosisz szatę maga ognia. Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną, a wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Okej, no to czemu magowie ognia utracili swoją magię? Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Dobrze, co teraz w ogóle robisz? Co teraz zrobisz? Zostanę tu w Redok i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. O, to ciekawe, ale opowiedz mi jeszcze więcej o tej magii pradawnych. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnice tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. To jeszcze tylko opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów również dla nas magów ma wielką wartość, jak na przykład ogniste puchary. O, ogniste puchary. Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne, ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie.
Dobrze, no to handlować na razie nie będziemy, bo sprzedaliśmy przed chwilą wszystko. Alchemii też na razie nie będziemy się uczyli, no to na razie tyle tutaj z tym jego mościem. Ciekawe, czy da się przeczytać tutaj książkę. Na razie nie, to może kiedyś, kiedy indziej. Marlo jest, no cześć. Witaj, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebujesz jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki? Marlo sprzeda ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. Kim w ogóle jesteś? Kim jesteś? Jestem Marlo, najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po Cape Dan. Najbardziej interesują mnie kosztowności. Srebro, złoto, klejnoty. Wezmę wszystko. No, to ciekawe. A skąd bierzesz swoje towary? Skąd bierzesz swoje towary? Mamy w miastach ludzi, którzy dbają o nasze zaopatrzenie. Kiedy przyniesiesz nam trochę kosztowności, dowiesz się, kto to taki. Co robisz z tym złomem? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety. Ale te są nam teraz bardzo potrzebne. Więc przynosząc mi towary, wspierasz słuszną sprawę. Czy tu na wybrzeżu jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę ci udzielić tej informacji, ale nie za darmo. No dobrze, co znajdę w Cape Dan? Co znajdę w Cape Dan? Gruby alchemik z Cape Dan ma kufer, w którym trzyma swoje skarby. Orkowie płacą mu łupami ze swojej kampanii. Powinno tam być sporo cennych przedmiotów. No to ciekawe. A czy tutaj na wybrzeżu jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę ci udzielić tej informacji, ale nie za darmo. Aha, no to po raz kolejny trzeba zapłacić 20 sztuk złota. No to proszę, co znajduje się na bezdrożach wybrzeża? Co się znajduje na bezdrożach wybrzeża? Większa część wybrzeża jest opanowana przez bandytów. Szefem gangu jest niejaki Ortega. Ma swoją siedzibę w jaskini na północy. Trafiają tam wszystkie łupy, więc jeśli chcesz się wzbogacić, warto tam zajrzeć. To ciekawe, o tym pomyślimy. Dobra, tutaj nie ma nic ciekawego. No ale tutaj już powinniśmy dostać kolejne zadania. To może porozmawiamy z tym gościem. Koper. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? No dobrze, chcesz stanąć przeciwko mnie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Niech Norris wyjaśni ci zasady walki, a potem możemy zaczynać zabawę. Spotkajmy się na arenie. No dobra, zobaczymy na co cię stać. Dobrze, czyli możemy iść na arenę, ale zapiszemy sobie stan gry. Chodź tu! Ludzie! Dobrze, wygraliśmy. Możemy teraz pozbierać wszystko. Co pokonany zostawił, możemy też go przeszukać. No dobrze. Tu jest jeszcze jakiś złom, ale... Cholera, ale mnie łeb boli. Wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczyłby u twego boku, pamiętaj o mnie. No dobra, dzięki. Chcesz walczyć u mego boku? Chcesz walczyć u mego boku? Zapowiadasz się obiecująco. Musisz tylko zdobyć trochę doświadczenia. Pójdę za tobą wszędzie i będę walczyć u twego boku. Kiedy już nie będziesz mnie potrzebował, po prostu mnie odpraw. Dobra. To z kim tu jeszcze możemy pogadać? O, jest Norris. No, kojarzy mi się to nazwisko. A, nowy! No tak. Czym się zajmujesz? Czym się tu zajmujesz?
Dbam o nasze siły, Wredok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. No to w takim razie, co mam zrobić? Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często, jak kiedyś. Jeśli przyniesiesz nam 5 paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. A skąd w ogóle mam wziąć te paczki? Skąd wezmę 5 paczek broni? Tam, gdzie są orkowie, jest też i broń. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. No dobra. Tutaj możemy jeszcze z kimś porozmawiać. Dobrze, tu jest jeszcze chyba sam szef obozu. Javier, cześć. Jesteś tu nowy, prawda? W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. No, to się muszę pochwalić. Wygnaliśmy orków z Ardei. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Dobra, o, kolejny awans. No to super. Tak przy okazji oczywiście jesteś tu dowódcą, tak? Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. No okej. A, masz zbroję paladyna. Nosisz zbroję paladyna. Byłem paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla w ostatniej bitwie pod Vengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. No to powiedz mi coś więcej o wojnie. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, przyjacielu. Kiedy my, Palladyni, straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy, nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla orków. To w takim razie jak mogę wam pomóc? Albo może jeszcze nie. Co wiesz o Xardasie? Nie więcej niż inni. Podobno zbratał się z orkami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. Jedyny problem polega na tym, że nie chcą gadać z ludźmi. Potrzebuję broni, tak przy okazji. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, prześlij go do nas. Dobrze, no to ogólnie jak mogę wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dan. Opowiedz mi więcej o tej rewolucji. O, to ciekawe. Zapowiada się walka. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc, musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Dobrze. To w takim razie jak nazywa się buntownik ukrywający się w Cape Dan?
Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dan? Działa wśród niewolników z Cape Dan, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię wystarczająco dobrze. Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Nie masz nic do roboty? Dobrze, czyli tutaj... No, jeszcze jedna osoba jest na pewno, z którą możemy porozmawiać. Jest to... Joy, tak? Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. A czegoż to? A w ogóle to czym się tutaj zajmujesz? Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie trenuję na arenie. O, właśnie. A chciałbyś się zmierzyć na arenie? Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. No to dobrze, walczmy na arenie. Walcz ze mną na arenie. Dobrze. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Oczywiście. Spotkamy się na arenie. No to idziemy. Ludzie! Walka! Dobra, wygraliśmy. Teraz możemy wszystko bezkarnie sobie wziąć. Dobrze, za chwilkę sobie z nim porozmawiamy, bo on zleci nam misję. Trzeba będzie oczyścić jaskinię z potworów, właśnie te tutaj naprzeciwko. No niech tylko wstanie, to z nim porozmawiamy i... No dobrze. Zawsze biją małego. Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Dzięki niej wyleczysz rany. Dobrze, a co jest nie tak z tymi jaskiniami? Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Niestety, w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. O właśnie, tu nie było przypadkiem kopalni kiedyś? Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe, ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Dobrze, no to w takim razie zajmę się tymi bestiami z jaskini. Zajmę się stworzeniami z jaskini po wschodniej stronie. Oszalałeś, przybyszu? Lepiej się dobrze przygotuj, jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse. Dobrze, handlować na razie nie będziemy. To jeszcze miksturkę zdrowia sobie wypijemy, uzupełnimy stan zdrowia. No jest na full. I zajrzymy sobie do tej jaskini, zapisując wcześniej grę. No i idziemy. Lepiej się nie wtrącaj. Widzę, goblin jest. Dobrze, gobliny położone. Pozbierajmy sobie wszystko po nich. No, nie są to cenne przedmioty, ale wiadomo. Początek gry. To raczej trzeba wszystko zbierać. Dobrze. O, tam jest jaszczur. Ale na razie jeszcze nas nie zobaczył. Tu mamy kufry. Chyba gdzieś tutaj będzie kamień teleportacyjny do Redok. To jest właśnie tutaj. Dobra, tutaj jakieś rupiecie, ale nie można tego pozbierać. Zapisujemy. I spróbujemy tego jaszczura zaatakować. Dobrze. Udało się go załatwić. No i idziemy dalej. Kolejny jaszczur. Zapis i atak.
paszczy, jaszczury. Dobrze, jednego odciągniemy sobie. Odciągniemy od reszty. I trzeba się z nimi pojedynczo rozprawiać. Dobrze, musimy się cofnąć. Może teraz się uda. Dobra, ten już nas atakuje. Dobra. Wypijemy sobie miksturkę. Coś tu jest do zebrania? Bardzo biały miecz tylko, no ale... Póki co to... Trzeba zbierać nawet taki złom. To na początku gry oczywiście. Za ciężkie. Aha, to jest za trudny zamek. Jeszcze musimy się nauczyć otwierania zamków. Dobra. Zapisujemy. I tu chyba będziemy mieli te łzasza. Ale nie, póki co jaszczur jeszcze kolejny. O, jest właśnie pełzacz. No na razie dobrze idzie. O, dobra. Czyli oczyściliśmy kopalnię, a raczej jaskinię. A mamy sporo cennych przedmiotów, bierzemy wszystko. Dobra, i tu jest... nieodkryte wyjście z jaskini. Dobra. Kolejne przedmioty do zebrania. O, szkatułka. Roślina lecznicza. Kolejny kufer. Ciekawe, czy damy radę go otworzyć. To znaczy tego na pewno, bo tu widzę są dwa kufry, tego na pewno otworzymy. A ciekawe jak ten. Za ciężkie. A jeszcze za trudne. Mamy rośliny, a właściwie zioła lecznicze. A może na razie wilkiem nie będziemy się zajmowali. Pozbieramy sobie te zioła. Tylko przestań się omijać. Tutaj mamy kolejne zadanie, mianowicie agresywne dziki. Oczywiście wiadomo, zapisujemy. Dobra, i tutaj powinny te dziki być właśnie. O, muzyka, czyli są dziki. Uff.
Dobrze, zadanie nie zostało zakończone, to jeszcze gdzieś musi się kręcić jeden dzik. Przynajmniej jeden oczywiście. Chyba wszedł do obozu jakimś cudem. O właśnie, bo tu go atakują nasi kompanii. Tych bestii jest więcej! Dobra, jedną parszywą bestię mniej! Dobrze, zadanie mamy zaliczone. No to okej, super. Teraz co? Teraz mamy... tutaj jesteśmy w Redo. Broń dla buntowników. Teraz musimy pozbyć się patrolu orków. Jeszcze sobie przeszukamy tutaj te dziki, ale chyba już wszystko wzięliśmy. Dobrze, to teraz spróbujemy sobie zlikwidować orkowy patrol, który znajduje się właśnie tutaj. O. Jest. Patrol. No i próbujemy. Przestać! Lepiej więcej mnie nie wyzywaj! Dobra, wczytujemy. Nie udało się. Ale próbujemy ponownie. Możesz przestać! Może teraz się uda? Dobrze. Teraz pozbieramy wszystko, co się da. Moja głowa. Nic tu nie ma. Moje gmaty. Moja głowa. Nie ma tu, nic tu nie ma. Dobrze, mamy paczkę z bronią jedną. Moja głowa. Drugą. Nie ma tu nic ciekawego. Nic tu nie ma. Dobrze, broń im pozbieraliśmy. Odłóż broń! Możesz przestać! Jeszcze cię dorwę. Teraz mogą nas atakować tylko pięściami. Dobrze, i teraz można ich po prostu zabić. No i zadanie zostanie wykonane w ten sposób. Moja odbra. I mamy kolejny awans, tylko jeszcze się zastanawiam, że tutaj gdzieś nie ma kolejnych paczek z bronią. Mamy poszukać ich 5. To może są gdzie indziej, po prostu przy drugim patrolu orków, który znajduje się na takiej farmie.
Właśnie teraz się tam wybierzemy na tą farmę. Aj. Dobra, wypijemy sobie miksturkę zdrowia. Niektóre problemy same się rozwiązują. Teraz pójdziemy na tą farmę orków, właśnie na której znajduje się ten drugi patrol. No już widać stodołę, czy jakiś tam budynek gospodarczy. Tutaj mamy jakby przywódcę patrolu. Co tu robisz, Mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. No, żebyś się czasem nie zdziwił. Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. Odważna decyzja, mały człowieczku. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt mnie nie pokona, Mora. Aha, tutaj są trzy paczki z bronią, czyli będziemy mieli w sumie 5. Jeszcze szkatuła. Złoto. Okej. Dobra, zapisujemy grę i spróbujemy od razu go zabić. Aha, usiadłem. Dobra, to teraz spróbujemy go zabić. Dobrze, tam ci nie zauważyli. Schowaj broń. Przestań! Nie daj się! Pokaż mu! Nie ma tu nic, teraz sobie wszystko pozbieramy. Nie ma tu nic, tu nie ma. O, moja głowa. Moje gnaty. Schowaj natychmiast. Hej, ludzie! Walka! Dobrze, i teraz możemy ich wykończyć. Dobrze, kolejne zadanie zaliczone i teraz porozmawiamy sobie z tym gościem. Nie próbuj żadnych sztuczek, przybyszu, albo orkowie nas ukarzą. Co to w ogóle robisz? Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham siekierą, choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Dobrze, ale my potrzebujemy właśnie kowala w Redok. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Buntownikom z Redok przydałby się właśnie kowal. Buntownikom z Redok przydałby się kowal. Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe Redok. Zabiorę cię do Javiera, do przywódcy Redok. No to chodźmy. Zabiorę cię do Javiera, to szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. No to chodźmy. Zabiorę cię stąd. Dobrze! No i idziemy do Redok, do Javiera. Chodźmy. Później, ale to już w następnym odcinku udamy się do Cape Town.
No i tutaj przejdziemy sobie tą jaskinią, którą właśnie oczyściliśmy przed chwilą. O, tu mamy chyba jeszcze szczaw królewski. Bierzemy i idziemy do Jaiviera. Jeszcze do Ardei w następnym odcinku sobie zajrzymy. Tam jest jeszcze taka misja w Latarni Morskiej. Tak, przy okazji, ile mamy punktów nauki już zdobyte? No już jest... 60 punktów nauki. No to już coś możemy się pouczyć. Ale to może zrobimy w następnym odcinku. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Jest tutaj Jaivier. No i mamy kowala. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla nas pracował. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Co bardzo dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. A może nauczysz mnie czegoś o kowalstwie? Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Dobrze, możemy się uczyć, ale to może później. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. O, dzięki, bardzo się przydadzą. I teraz jeszcze Norris. Oddajmy mu te paczki z bronią. Gdzie on jest? Co jest? Śpi sobie. Proszę, 5 paczek broni. Oto 5 paczek broni. Doskonale. Bardzo się nam przydadzą. Masz tu trochę złota za fatygę. Dobrze, i teraz właściwie za moment sobie zakończymy ten odcinek, ale jeszcze po prostu pochwalimy się wykonanymi zadaniami. Ale nadal mi się to nie podoba. Tak, tutaj jest... Lepiej zważaj na słowa. Gelford. Tak, pokonaliśmy, a właściwie no, zlikwidowaliśmy orkowe patrole. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi! Ten oddział naprawdę mnie niepokoił. Nie interesuje mnie, jak tego dokonałeś, ale jestem ci niezmiernie wdzięczny. Przyjmij w nagrodę to złoto, nieznajomy. I również wędrujący orkowy patrol został zlikwidowany. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale. Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Oto twoja zapłata w złocie. Bo będzie jeszcze więcej kłopotów. Dobrze, i tutaj Gorm, ale... A teraz pyknę sobie dymka. Czemu nie? Sam mógł być. Dobrze, jeszcze się pochwalimy, że dziki zabiliśmy. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję, wojowniku. Oto moje złoto. Oj, możemy się przespać?
tak? Chyba nie, dobra. Okej, no to w takim razie w tym odcinku sobie zakończymy nagrywanie. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim szanownym widzom za oglądanie. Dziękuję za wszystkie komentarze i subskrypcje i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, a w tym odcinku to już będzie na tyle. Dziękuję, cześć.